Dzień dobry. Kolejny odcinek z nudnym zadaniem przed nami. O, ale przynajmniej teraz już mi się pokazuje ten ziomuś. Konkretnie, bo on tutaj jest, tak? A może nie? To jesteś... O, jest, to jesteś ty, zarąbiście pojawi się. To jest Klanen, hey, ten nice drugi typ. Tak, Kaczino mnie przysłał na rozmowę z tobą. Ta, czym się tutaj zajmujesz? Bla, bla, bla. Co, do widzenia? O co chodzi w takim razie? Z tym typem, po co mi strzałka do niego prowadzi? Może już to zadanie skończyłem. Przez to, że taki gigantyczną retorykę nie rozumiem. Pokażcie mi... Ha, dowiedz się, co dokładnie robi dla rodziny Klanden. Po prostu może trzeba go szpiegować, albo ja wiem, ewentualnie przeszukać jego pokój. Może. Och. Jakoś nie przepadam za tego typu zadania mimo wszystko, chociaż są fajne. Z drugiej strony, że takie promowadzają taki element szpiegowania. Chyba coś tu mi się wydaje, że nic tu nie znajdę. Ponieważ coś mi się wydaje, że już właśnie coś takiego kiedyś robiłem. I nic mi to nie dało. Dlatego... komodzie wątpię, żebym coś znalazł. Co ja mam? Nie, nienawidzę tego zadania, praktycznie go nienawidzę. To jest najbardziej nielubiane zadanie w całej grze. Przeze mnie. To jest prawda. Aha, może trzeba go osobiście przeszukać jeszcze, ewentualnie. W sensie... ukraść mu coś z kieszeni. O, jakieś klucze ma, ale... Zaraz, zaraz, spokojnie. To już mam. A tu są jeszcze jakieś drzwi. O nie, tu nic nie będzie. Jakiś klucz znalazłem, znaczy... ukradłem, znaczy znalazłem. No ale co... Ewentualnie pójdę jeszcze raz do tego Kaczino, może on ci wyjaśni bardziej. Telewizor. Ukradnij pensil. Co ty w ogóle robisz tak przy okazji? Naprawdę nic nie mogę z tobą porozmawiać? Ale co to się z nimi robiło? Bo jak... coś kojarzę, ale co? Może najpierw trzeba poczekać, aż wybuchnie. Znaczy ten koleś drugi wysadzi tamto. Czyli trzeba wyjść ze stripu, poczekać, aż to zrobi. Trójkę zniszczy dla mnie działa, muszę wyjść z kasyna, aby dać mu trochę czasu. No dobra, no to spieszamy z tego kasyna, tylko tędy niby. Poziom główny. Spieprzam stąd. Proszę bardzo. Nie wiem, ile to ma potrwać. Ale mogę zrobić coś takiego. O nie, kola mi się skończyła. Dobra, nie ma to jak wyjść z rańca do kasyna. Nie wiem, czy coś się stało przez ten czas. Nie rozumiem, zaraz. Trójkę zniszczy dla mnie działa, muszę wyjść z kasyna, aby dać mu trochę czasu. No dałem mu, kurde, 8 godzin, no. Czy to nie wystarczy? Jasne, kurde, głupie zadanie. A, no tak, zawsze ty. Kaczino, wytłumacz mi, co ja mam robić, bo nie chcę patrzeć na stronę internetową, co ja mam, kurde, robić w tym popieprzonym zadaniu. Hey, what can I do for you? Aha, to on zniszczył. Yeah, poor fucker got himself caught after he melted all the boss. Wow, zarobiście. Okej, wystarczyło tylko tamtego jednego przekonać. Zarobiście, co teraz zrobimy? Now we cut off the head of the... Yes!
They're a little bit upset about what's... There isn't gonna be another chance. No nie, ja chcę tam pójść, ponieważ jakbym to przyszedł, to on sam by polastał tam i zabił tych dwóch szepów, a ja chcę z nimi pójść, znaczy z nim pójść, ponieważ tam będzie książka chyba, się nie mylę. Aha, ja nie mam broni przecież. Ale może mi jakąś da. Da mi, tak, da mi, dobra. Let's go then. Jeśli dobrze pójdzie, to będzie już koniec tego zadania. Ależ ty jesteś wolny. Aha, jeszcze jest tequila, no tak. Come on! Bo jak zanim ty dojdziesz, to ja tutaj za sobie partyjkę Macao z tequilą zdążę zrobić. Come on! Jak tam czas? No. A, tędy. Dobra, nie ma sprawy. O, o, o. Hey, here's that gun I promised you. I suggest using it while they are talking. Let's have some words. Pretty sure they're gonna kill you after the call. Take a seat on the couch so we can get to talking. Okidoki, zamkniemy, mamy zamknięte drzwi. Mamy rozmowę z szefami, tak? I co mam zrobić? Z tobą porozmawiać? It's time for the meeting with the bosses. We can't chit-chat right now. Please, have a seat. Let's have a bit of a powwow. Take a seat on the couch. Take a seat on the couch, please. So we can have a little talking time. So I assume you know why we called. Zaraz, ja cię znam skądś. Czy ja z tobą, kurde, kiedyś rozmawiałem? Czy mi się coś popieprzyło? Nie licząc wcześniejszy raz, kiedy tą grę grałem. Yeah, we lost some. You're gonna die. Proszę bardzo, za normalnie to zrobię, czyli... Patrz co ja mam. Mam coś takiego, co się nazywa VATS. I twoja głowa ląduje na ścianie. Ta broń jest słaba, ale... Skubany. Proszę bardzo. No, wykończ go, albo ja go wykończę. Co zrobić, ci z dupy gadasz? No, dobra, koniec tego głupiego zadania. I tutaj po... Zaraz, a ty nie masz nic? Nie, ty nic nie masz. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj książka powinna być. Hasło jakieś, kastety, klucz, naboje. To mogę wziąć. Jakie to jest zmasakrowane. Ojej, będą miały co sprzątać. Panowie, panowie? Panie sprzątaczki. Gdzie jest ta książka? No tu jest w końcu, czy jej tu nie ma? Może mi się coś pochrzaniło. Wiem, że gdzieś w tym kasynie jest książka, ale... Chyba... No jej chyba jednak nie znajdę. Albo jest tutaj gdzieś leży zakrwawiona, chociaż wątpię. Zaraz, gdzie ja mam napisane? Momencik. Książka dotycząca... broni. Aha, wiem, do w tego. Big Sal's Office, czyli w jego biurze. A to nie było chyba jego biuro. Przecież ciul wie, w sumie to tak wygląda, jakby to było jego biuro. Co, nie ma tutaj tej broni? Tej książki? What the hell? Tu gdzieś nie ma na tych półkach? Ale to jest dziwne. No to najważniej to nie jest jego biuro, to trzeba... Ja chcę tę książkę znaleźć. O, a może to jest? O! Okej, tu jest książka. Dobra, na szczęście... O, tu jest safe. Momencik, ponieważ to jest troszkę niebezpieczne. Po pierwsze, żebym nie zapomniał. Zaraz, co ja mam zrobić? Aha, przeczytać książkę. Ile teraz to... 90! Ale zaraz, dlaczego wszystkie mam z plusem? Coś mam powiększone? Jakiś tam, okej, jedno mi percepcję powiększa. Czapeczka, czy tam noktowizor. A, to jakiś przestarzały, teraz to już nie ma znaczenia. Okej, nieważne, zrobiłem to, co miałem zrobić. I nareszcie koniec z tym zdaniem. Znaczy, nareszcie to na szczęście nie trwało długo.
A w sumie myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będzie trochę dłuższe i nudniejsze, ale nie było takie tragiczne. To ciekawe, oni sobie nic z tego nie robią, że to była taka masakra w pokoju jakimś. Biwrze. Zupełnie to jest dla nich codzienność. Kolejny dzień, nudny dzień w pracy, w kasynie. Stripteaserki. Mózgi. Okej, okay, dobra, tutaj już mogę użyć teleportacji. Chyba najpierw jeszcze muszę pójść do... A nie, od razu do Hooverdama, nie ma sprawy. To mi się podoba. Zadanie wykonane jak nigdy dotąd. Nie, normalnie wykonane. Oraz to same SMS. Zaraz to piszę. Okej. Okay. Nie zawieszaj się. Nie! Okej. Okay. No dobra, jestem. I mam, zaraz, no nie sprawdziłem, ale powinienem mieć te wszystkie bronie już. O, i oczywiście wszystko z te... No... Skróty straciłem. Czyż nie ma nic bardziej upierdliwego? Oprócz miliona innych rzeczy. Dobra, nie pozostaje nic innego jak pójść do pani zawsze mi się tam jej pułkownik to jest, nie? Czy porucznik? Pułkownik chyba. No do pani Moore. No to nie jesteś ty. Gdzie ona? Gdzieś się szwenda, widzę, że tutaj już tuż za rogiem. Ta-da! Ludzie z Omerty planowali coś dużego, ale udało mi się pogrzebać ich plany. Okej, to jest najfajniejsza część tego zadania. A nie, jeszcze to jest zapomniane o tym na śmierć. Jeszcze z tym chaosem. O nie, no dobra. Chciałem, żeby było to jednostępne. Proszę bardzo, zabiję tego chaosa, bo nie ma sprawy. Tylko, żeby to szybko zrobić. O, okej, czyli Legion już mnie nie lubi. No ja nic z nim nie zrobiłem, no nie zabiję żadnego Legionisty w międzyczasie, no. Okej, nie ma sprawy. Milion zadań przestało teraz działać. Następne jakieś? Oczywiście. Oraz trzeba sobie zrobić przerwę.